Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Zawsze Dziewica. Tak jak już ksiądz mnie przedstawił, mam na imię Maria, pochodzenia z gór. Bardzo chciałam podziękować za to, że tutaj jestem, że tutaj wy jesteście. Dla mnie to jest niesamowita radość. Także to był taki prezent przed Bożym Narodzeniem, właśnie zobaczyć taką piękną młodzież, która chce, która walczy, która chce żyć prawem Bożym. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Także chwała Panu i dziękuję Marii za to, że tu jesteście. Aby zacząć, bo jest to trudny temat, jest tego dużo, także będę starała się, żeby jakoś przekazać wam te najważniejsze rzeczy. Jest to pierwszy mój taki z taką publicznością, to jest mój pierwszy raz takie świadectwo, które daję, także też mam trochę. Ale widocznie Maria tak chce, bo trwało to bardzo długo, żebym ja się też do tego przygotowała, żebym ja się przestała bać i żebym miała odwagę wam to przekazać. Także nie było to, to był taki proces widocznie potrzebny dla mnie i dla wszystkiego. Byłam bardzo grzecznym dzieckiem. Zawierzyłam się Maryi, jak miałam 8 lat, kochani. I to jest fundament wszystkiego, to mi uratowało życie. Jako dzieci Maryja chodziłam do kościółka, modliłam się, różaniec, majowe, sukieneczka, bluzeczka biała. Jeździłam na pielgrzymki do Częstochowy. Babcia bardzo dużo mnie uczyła o Maryi. Właśnie dzięki babci poznałam Matkę Bożą. Jezusa praktycznie nie znałam. Wiedziałam, że umarł za nas, coś tam piąte przez dziesiąte, ale nie dochodziło to do mnie. Nawet tak w to nie wierzyłam do końca, powiem wam szczerze. Widziałam diabła jak takiego rogatego z widelcem, co trzyma w ręku, gdzieś tam siedzi. Taka bardziej bajka. No i Pana Boga widziałam, jak, bo zawsze nam mówiono, Bóg cię skaże, uważaj, bo Bóg cię skaże, uważaj. Także takiego srogiego widziałam. Tym bardziej, że moja relacja z moim ojcem była bardzo ciężka. Właśnie tu też to wszystko się zaczęło, bo była sytuacja w domu ciężka ze względu na to, że mój ojciec był nałogowym alkoholikiem. Patologia kompletna, brak miłości, odrzucenie. Dzisiaj ksiądz o tym wspominał, właśnie o przekleństwie. Byliśmy przeklinani praktycznie od malutkiego. I na pewno też to w jakiś sposób się przyczyniło do tego wszystkiego, co się stało w moim życiu. Do tego czasu, zanim ja byłam blisko Maryi, blisko Kościoła, było wszystko okej. Ale gdzie się wszystko zmieniło? Zmieniło się wtedy, jak pojechałam na praktyki. Pojechałam na praktyki, nowe otoczenie, nowi ludzie, właśnie nowi, źli ludzie. Gdzie w jakiś sposób oni mnie przygarnęli do swojego tego złego wtedy, ale przygarnęli mnie do tego swojego grona, nie? Dla mnie to była nowość, dla mnie to było coś, że ja gdzieś byłam komuś potrzebna, że ktoś mnie zauważył, nie? Bo w domu praktycznie ani matka mnie nie zauważyła, ani mój ojciec, no praktycznie nigdzie nie czułam, miałam kompletną pustkę w środku, w sercu. I w jakiś sposób chciałam też zaimponować tym ludziom i zaczęłam też, starałam się być taka sama jak oni. Tu w to wchodził alkohol, po jakimś czasie grzech nieczystości, po jakimś czasie wypady z domu, ucieczki i różne takie rzeczy. Oddaliłam się całkowicie od kościoła z tego względu, że w domu sytuacja była coraz gorsza, coraz gorsza. Mój ojciec to po prostu już był koszmar. Myśmy jeden dzień spali w domu, jeden dzień u cioci, jeden dzień u babci, jeden dzień na ulicy, także taka sytuacja była. I ja po prostu zamiast przylgnąć do Boga i błagać o pomoc, ja się od Niego oddaliłam. Ja zrezygnowałam z Boga. Także kochani, nigdy nie popełnijcie tego samego błędu. Bo pamiętajcie, że Pan Bóg nigdy z nas nie zrezygnuje. To my rezygnujemy z Pana Boga. To my się oddalamy. Nie ma czegoś takiego, że nawet jeżeli my popełnimy jakieś ciężkie grzechy, że Pan Bóg się na nas patrzy w inny sposób. Pan Bóg nadal nas kocha tak samo. Ta miłość jest niezmienna.
to tylko właśnie ten grzech pokazuje nam, że jest inaczej. I my odrzucamy Pana Boga, oddalamy się i mamy 150 wymówek do tego wszystkiego, bo tak właśnie było u mnie. I postanowiłam, że ja z tym zrobię po swojemu. I w mojej głowie było tylko jedno, aby uciec z tej patologii. Aby uciec, nie interesowało mnie, gdzie, z kim, jak, to mi było obojętnie, czy to jest katolik, czy to nie jest katolik, po prostu musiałam uciec z tego domu. I wtedy spotkałam w barze ojca moich dzieci. Byłam wtedy łatwą zdobyczą, bardzo łatwą, bo straciłam największy dar, największą łaskę, łaskę uświęcającą, tarczę, która stoi przed nami. To jest tarcza, która naprawdę odbija wszelkie zło, które jest dookoła. Bo zło cały czas czyha na nas, każdego dnia, nawet dzisiaj. Ale ta tarcza nas broni. To jest właśnie Eucharystia. Żywy i prawdziwy Jezus Chrystus, który żyje w nas. To jest światło, które odbija złe demony. Ja tego doświadczyłam po nawróceniu, kochani, dlatego wam to mówię. I ja tego nie miałam, także ten człowiek wiedział, że jestem łatwą zdobyczą, bo on szukał tej łatwej zdobyczy. Gdybym była dzisiaj na tym samym miejscu, on by nawet do mnie nie podszedł. Nie podszedłby, bo ta łaska nie pozwoliłaby. Podszedł człowiek do mnie, którego praktycznie nie znałam i powiedział, ty budesz moja żena. Ja wtedy myślałam, no jakiś wariat, nie, no ale dobra, dał mi tam, wcisnął mi do ręki numer telefonu i ja go wzięłam, ale wtedy jeszcze nie było to w mojej głowie, żeby faktycznie z tym człowiekiem gdzieś uciekać. Tym bardziej, że to był obcokrajowiec. Nie interesowało mnie skąd, jak, tylko że tak, w domu sytuacja się pogorszyła, ja do niego zadzwoniłam, kochani. I on mi zaproponował wyjazd za granicę, ja się zgodziłam. Nie interesowała mnie, gdzie, po co, tylko mówię, jadę. Miałam niepełna skończone 18 lat. Wyjechałam. To było głośno tutaj w Polsce, bo praktycznie szukał mnie jeszcze wtedy Interpol. Szukała mnie policja, rodzina była załamana. Ja wtedy, popatrzcie, byłam tak zaślepiona, że ja nie widziałam nawet mojej mamy, jak ona musiała bardzo cierpieć z tego powodu. Bo ja jej nie widziałam, tej matki, przez tyle lat, ale nie pomyślałam, że ona biedna pracowała cały czas, żeby myśmy coś w życiu mieli. Ja tego nie widziałam. I przez jakiś okres czasu jeszcze byłam poszukiwana, ale ja już byłam poza granicami Polski. Wyjechaliśmy do jego miejscowości. Tam od razu był ślub cywilny. To też był jego plan. To była cała ta historia, była zaplanowana od samego początku. Jemu zależało na moich papierach. Dosłownie na moim nazwisku mu zależało, żeby mógł swobodnie poruszać się po Europie. Jest muzułmaninem, ojciec moich dzieci. Ale na początku nie było problemu. Nie było problemu, bo on nic mi tam nie zarzucał, nic mi tam nie mówił, że ja coś mam robić innego, jak powinnam, jak robiłam do tej pory. Było super. Nosił mnie praktycznie na rękach, wszystko było ok. Do momentu, kiedy zaszłam w ciążę, byłam w szpitalu i on powiedział, że jego rodzina przyjedzie, że jego rodzina przyjeżdża. Przyjeżdża. To nie było, że czy przyjedzie, czy nie przyjedzie, tylko że jego rodzina przyjedzie. Jak ja już wyszłam ze szpitala, to faktycznie cała jego rodzina już była. I oni praktycznie wszyscy byli na moich papierach, kochani, socjal, wszystko po kolei. Dzieci później tak samo, bo mam 6 dokładnie dzieci. I co się zaczęło? Pierwsze jego słowa to były tak. Teraz nie jesteś już wolna. Bo masz dzieci. Nie możesz już robić to, co chcesz. Jesteś już kobietą, która ma swoje obowiązki. A tymi obowiązkami u nich kobieta praktycznie jest służącą. Jest służącą i niczym więcej. Nie ma prawa kompletnie do niczego. Musiałam zmienić styl ubioru, długie suknie, włosy zakryte z długim rękawem, tak żeby nie było widać ramion. Pierwsze takie tresowanie mnie to było, żebym patrzyła w dół, bo u nich kobiety chodzą i patrzą w dół. Nie mogą rozglądać się w żadną stronę.
To było dla mnie niesamowity cios, bo nawet się nie spodziewałam, że jego brat może mnie w taki sposób zaatakować, bo to właśnie pierwszy raz pobił mnie jego brat. Złamał mi wtedy nos, złamał mi wtedy żebra, właśnie dlatego, że jakaś osoba się na mnie popatrzyła, a ja jako kobieta w jakiś sposób go sprowokowałam. Nieważne, czy jak to się stało, ale ja kobieta go sprowokowałam. Nigdy mężczyzna nie prowokuje, tylko kobieta. Tak jest w ich mentalności. Powiem wam, na początku bardzo się buntowałam, chciałam coś z tym zrobić, nie? Też mój temperament góralski po prostu chciał coś z tym zrobić, że tak nie może być, ale to się mi nie opłacało, bo dostałam tak, że leżałam nawet miesiąc, dwa, nie było szpitalu, nie było niczego kompletnie. Pierwsze dziecko, drugie dziecko, trzecie dziecko, czwarte, piąte, szóste. Dlaczego tyle dzieci? Ja byłam dla nich jakby takim darem, bo rodziłam synów, a u nich mężczyzna, dziecko, syn, to jest góra złota. Góra złota. Także w jaki sposób byłam lepiej traktowana niż inne kobiety w tej rodzinie? Miałam jakiś wyższy ten, bo właśnie rodziłam chłopaków. Byłoby tego bardzo dużo do opowiadania naprawdę, ale ja bym chciała ważne szczegóły wam opowiedzieć. Także tutaj wam powiem tylko tyle, że jak się rodziły dzieci, ja coraz bardziej zostawałam przywiązana do tych wszystkich sytuacji. Oni tym bardziej się znęcali, bo mnie mieli pod kontrolą. Pamiętam też, jak on uczył swojego najmłodszego brata, jak uczył właśnie taktyki podejścia do kobiety, że na początku musi być wszystko tak, jak kobieta mówi. Dopiero powiedział te słowa dokładnie, jak jej zwiążesz ręce i nogi, to będziesz mógł sobie pozwolić na więcej. Wtedy nie rozumiałam, o co chodzi, ale to chodzi właśnie o to, że jak zajdzie w ciążę, to w jakiś sposób on przez te geny ma władzę nad tą kobietą. Władzę. Nawet przez ten ślub cywilny, nie? Niby to tylko papierek ktoś se myśli, on, ten człowiek, miał władzę nade mną. Poprzez to też, że żyłam w grzechu, grzechu nieczystości. To był związek, ale to był związek pozamałżeński. I to była też władza demoniczna, wam powiem, bo jak my w Polsce, w piątek, znaczy w Polsce, na całym świecie, piątek to jest bardzo ważny dla nas dzień. To jest wspomnienie męki pańskiej. U nich ten dzień to jest dzień na odprawianie modłów w meczetach. Na przykład była taka sytuacja, że wzięli coś mojego, nawet włosy, złożyli intencje temu imamowi, nie wiem po polsku dokładnie, imam, złożyli mu intencje, tak samo jak my dajemy księżom intencje, żeby tam się pomodlili o zdrowie, czy o dary Ducha Świętego, czy o tamto, to oni tak samo dają intencje, aby ten ich imam modlił się w mojej intencji, aby jak najszybciej wyrzekła się Jezusa. Aby pozbawili mnie całkowicie moich myśli, mojej przeszłości. Ja miałam wymazane wszystko z dzieciństwa, wszystko. Kochani, ja zapomniałam wszystko. Jedynego, co nie zapomniałam, to zdrowaś Maryjo. Wszystkie modlitwy, Ojcze Nasz, wierzę w Boga, pieśni, przecież ja jeździłam na pielgrzymki, nawet piesze pielgrzymki do Częstochowy, jeszcze nie zapomnę, to był wtedy święty Jan Paweł II, to ostatni raz, jak ja byłam, też miałam taką łaskę niesamowitą, że byłam tak bliziutko, że mnie pobłogosławił. Ja to wszystko zapomniałam. Ja zapomniałam, że ja byłam dzieckiem Maryi. Ja zapomniałam. Jedyne co, jak leżałam pobita, to ja odmawiałam to zdrowaś Mario. To zdrowaś Mario zostało wryte w moim sercu. Nie zdawałam sobie z tego sprawy wtedy. Dzisiaj wiem. Dzisiaj wiem, że jak ja przysięgałam jako dziecko Maryi, że jej będę wierna, co nie dotrzymałam, Maryja tak samo obiecywała, że nie opuści mnie do końca życia. Kochani, ona cały czas była ze mną. Pomimo tego muru, który ja sobie zbudowałam, bo to był niesamowity mur, zbudowałam sobie sama, własnoręcznie, przez grzechy, przez wszystko to, co, przez to właśnie odrzucenie Pana Boga. Maria miała dostęp do mnie. To jest coś niesamowitego.
Bo były sytuacje, ja to dzisiaj widzę, wtedy tego nie widziałam, bo byłam w takim stanie psychicznym, fizycznym, że nie dostrzegałam tego. Dzisiaj jak stoję obok tej sytuacji, to widzę, że ta Maria tam była. Bo jak to jest możliwe, że ja z połamanymi żebrami, kochani, dziecko płacze, ja wstaję, go karmię i kładę się i znowu jestem bezwładna. To jest niemożliwe. Także ja wierzę, że to Maryja mnie dźwigała, że to Maryja mnie wspierała cały czas. Jak to wszystko później doszło do tego, że przyszły myśli, żebym uciekła stamtąd? Sytuacja była coraz gorsza, przynaglała. Dlaczego? Chłopaki zaczęły dorastać, a u nich jest tak, że już 15-16 lat, to już trzeba myśleć, żeby mu żonę znaleźć, żeby rodzinę zakładał, żeby rozwijało się to pokolenie, bo dla nich to jest bardzo, bardzo ważne. Nie jak u nas, że jak najmniej dzieci, nie, żeby to, że ten, tam myślą, żeby to ich pokolenie było jak największe, żeby jak najwięcej lat przetrwało. No i właśnie już tutaj były myśli właśnie o tym, że te chłopaki już dorastają i że ja muszę już wreszcie przejść na tą ich wiarę, co ja mówię, że to jest sekta szatanistyczna i nie boję się tego powiedzieć głośno. Nie mam z tym problemu. Allah to jest szatan dla mnie i będę to mówiła głośno. Że muszę przejść na to, że tam jak ten imam przyjdzie, będzie mi szeptał do ucha, ja zmienię imię, wyrzeknę się Jezusa i wszystko będzie załatwione. Ale dobrowolnie to muszę zrobić, bo nikt nie może mnie zmusić do tego. Szatan nie może mnie zmusić do tego, żebym się wyrzekła Jezusa. On próbował na wszystkie sposoby, fizycznie i psychicznie chciał mnie dobić, żebym ja wreszcie przyszła po piesku i powiedziała: tak, dobra, już, rezygnuję z Jezusa. Pomimo, że nie znałam Jezusa, ale też wierzę, że to jest zasługa Matki Bożej, że ona po prostu nie pozwoliła na to, żeby ten Jezus został mi wyrwany z serca. Że cały czas jednak ona czuwała nad tym, nie dopuściła do tego, to po prostu nie doszło do tego. Nie doszło do tego, żeby oni mi zabrali Jezusa. Bo ja czułam w sercu, czułam coś, że nie chcę się wyrzec z Jezusa. Byłam nieświadoma, byłam wrakiem człowieka. Nie wiedziałam nawet czasami, jak mam na imię. Zapomniałam o mojej rodzinie, zapomniałam, bo też mi cały czas wmawiano, że moja rodzina się mnie wyrzekła, że nikt mnie nie kocha, że jestem do niczego, że nie potrafię nic zrobić, że powinnam dziękować, że w ogóle dają mi jeść i że do czegokolwiek jestem przydatna. I ja w pewnym momencie znalazłam się w takiej bańce, bo dużo ludzi pyta się, dlaczego tak długo. Znalazłam się w bańce, taka bańka mydlana. I ja nie widziałam poza tą bańką nic. Ja myślałam, że tak musi być. Na początku prosiłam pomoc, nawet o tamte policję. Zgłosiłam się do sił tam właśnie w tych państwach. Państwa europejskie, kochani. Byłam 13 lat we Włoszech i 8 lat w Belgii. To są europejskie państwa. Ale co z tego, jeżeli oni mają swoje miejsca, gdzie praktycznie rządzą oni. Tam policja nie ma nic do rzeczy. Ja na początku nieraz się zgłosiłam, to mnie przywieźli z powrotem do domu. A ja później tak dostałam za to, że zdradziłam, że ja po prostu już po jakimś czasie w ogóle nawet nie próbowałam, bo się tak bałam. I doszło do tego, że całkowicie zrezygnowałam. Ale jeszcze w moim sercu było takie coś, że dla tych dzieci, może te dzieci jak urosną mnie uratują, może jakoś z nimi gdzieś ucieknę i będzie wszystko okej. Taką miałam w sercu nadzieję. Dzieci dorosły, ale tak się nie stało. Dzieci tak samo zaczęły mnie traktować jak u nich. Ja nie winię moich dzieci za to, bo wiem, że oni byli tak nauczeni, oni tak widzieli, bo przecież on swoją matkę traktował tak samo jako służącą i nic więcej. Także była pomiatana, była po prostu traktowana jako nic w tym domu. I tak samo zaczęły moje dzieciaki. Ja ich kocham, będę kochać i zawsze kochałam, pomimo że nieraz było bardzo ciężko. Ale co mnie załamało? Załamało mnie właśnie to, jak mój drugi syn, w którym miałam największą nadzieję i jestem pewna,
że to będzie pierwszy mój syn, z którym spotkam się w niebie. Bo ja nie widzę moich dzieci od 7 lat. Ale mam obietnicę Jezusa i wierzę w to, że spotkamy się w niebie. I wierzę, że to właśnie On będzie. Bo to był bardzo dobry, kochany dzieciak. Ale u nich jest tak, że po pewnym czasie, jak już nie potrzebuje, jak już są tacy samodzielni, odrzucają matkę. I to nie tylko było w tej rodzinie, ale w innych rodzinach widziałam to samo. To jest taka, nie wiem, mentalność, coś w tym stylu. Dlaczego, kochani? My chrzcimy dzieci, to jest bardzo ważne, nigdy nie zwlekajcie ani minuty. Urodzi się dziecko, pierwsza rzecz, jaką będziecie pamiętać, myśleć, to jest chrzest. Nie za 2 miesiące, za 3, za 4, czy za rok, jak ja widziałam we Warszawie, to ja byłam w szoku, bo tam chrzciny normalnie mają dorosłe dzieci. Chrzest to jest tak ważna sprawa, ja nigdy nie wiedziałam, nie myślałam nawet, że to jest tak ważne dla nas. To nie jest tylko znak jakiś, to jest Jezus Chrystus, naprawdę Jezus Chrystus wtedy przychodzi i naznacza nas swoją miłością. Ten krzyż, który kapłan robi na naszym czole, on jest widoczny dla wszystkich demonów. Oni mi mówili tak, a najbardziej w Boże Narodzenie i w Wielkanoc. Mówi, idź, idź, bo ten krzyż nas razi. Ojciec moich dzieci powtarzał mi tak, dopóki ja nie zdejmę tego krzyża z twojego czoła, to ja nie spocznę z spokoju. Ja nie wiedziałam, o co mu chodzi. To dopiero jak przyjechałam do Polski, wytłumaczył mi ksiądz egzorcysta, że to właśnie chodziło o to. I przez to, jak ja bym się wyrzekła Jezusa, to ten znak by znikł. Ten krzyż by znikł. Ten znak Bożej miłości. Także nie zwlekajcie nigdy, bo to jest najpiękniejszy dar, najpiękniejsza rzecz, jaką właśnie to dziecko narodzone otrzymuje, właśnie ten chrzest. To ich tak raziło, to ich tak dobijało, że nawet moje dzieci dużo razy to powtarzały. I różne przekleństwa oczywiście w moim imieniu, w imieniu naszych chrześcijan wszystkich. Oni po prostu nie cierpieli tego, że ja jestem katoliczką, mówili, że jestem hańbą dla nich i że powinniśmy wszyscy poumierać, powinni nas wszystkich pozabijać dawno, bo to jest ich świat, a to myśmy się jakby prosili na ich ziemię, bo to jest ich ziemia. I tam, gdzie jeździłam, to często zauważyłam właśnie, że przyjeżdżają jako uchodźcy, przyjeżdżają jako obcokrajowcy do jakiegoś miejsca, ale oni bardzo szybko tam się zaklimatyzują, mają już swoje ulice, swoje to, swoje tamto, policja tam nie ma dostępu i praktycznie to jest już ich. Tak było, bo jeździłam dużo, oni bardzo, bardzo, nie wiem, jakoś zmieniają te miejsca. Mam bardzo dużo miejscowościach i tak zawsze było tak samo. I tam czy rodzina, czy znajomi, to samo, kochani. I wszyscy żyją z socjalu. Tam nie ma, że ktoś normalnie pracuje. Nie ma. Nie ma, kochani. To jest wszystko iluzja. Ja byłam bita, powiem wam za co. Pojechaliśmy do Belgii, do azylu politycznego. Ja miałam skombinowane dokumenty fałszywe. Nie wiem skąd, ale miałam dokumenty fałszywe, że ja jestem uciekinierką. Ja, moje dzieci miały dokumenty wszystkie zrobione. I ja musiałam przez długi okres uczyć się na pamięć. Dlaczego przez długi okres? Bo wtedy już mi było ciężko, bo od tego wszystkiego, co przeszłam, do dzisiejszego dnia jeszcze mam problem z pamięcią, ale już jest coraz lepiej. Ja nie mogłam się skupić, ja nie pamiętałam, co przed chwilką mówiłam, nie? A ja się miałam nauczyć na pamięć wszystkiego, co ja mam powiedzieć. Jak my się dostali, z jakiego kraju, jak my uciekli, tam jakiś tir, coś, po prostu brednie, ale musiało to wszystko współgrać z tym, co on powie, ojciec moich dzieci. Bo byliśmy na przesłuchaniu, a tam było przesłuchanie, sala, 4-5 osób i się mnie dopytywali, jak, co. I to się musiało zgrać, aby dostać ten azyl polityczny. Pieniążki, za które później oni żyli. I także ja tutaj nie wierzę, nawet tym wykorzystują te kobiety, wykorzystują tych dzieci
Naprawdę, wykorzystują. Przecież moje dzieci to dostawały kasę za to, żeby płakały, żeby się uśmiechały. Na żądanie. Ja tak samo musiałam się uśmiechać, kiedy miałam się uśmiechać, a miałam płakać, kiedy miałam płakać. Jak nie, to ja później, jak się drzwi domu zamknęły, czy pokoju, ja za to dooberwałam, że się w złym momencie uśmiechnęłam, czy w złym momencie zapłakałam. Ale to tak, żebyśmy wrócili do mojej historii, kochani, jak się to właśnie zaczęło, że ja w ogóle pomysł z tym, że można coś zrobić, nadzieja, iskierka, że jednak to nie jest tak, że można stamtąd uciec. Bo najpierw nie myślałam o tym, dlaczego on mi groził cały czas. Ha, ty jakbyś coś zrobiła, to nie zabiję cię, bo co z tego, jak ja ciebie zabiję? Co z tego? Zabiję albo twojego ojca, albo twoją matkę, abyś cierpiała całe życie, przeklinał, żeś była nieposłuszna. I kochanie, to było tak głęboko wyryte ten strach, że ja po prostu myślałam, że faktycznie, ja ich widziałam jako taką mafię, jako taką organizację, że wszędzie mają dostęp, że wszystko mogą. Ja to tak faktycznie widziałam. I dlatego to trwało 21 lat. Bo ja się bałam o moją rodzinę, że faktycznie, a później już całkowicie, to nawet mi do głowy nie przychodziła myśl, że można uciec, że można coś z tym zrobić, bo ja nie widziałam nadziei. Ale Maryja załatwiła chyba wszystko, wymodliła to coś, tą łaskę, ten początek właśnie tego wszystkiego, bo przyszły papiery z Brukseli, przyszły papiery, że ja, gdzieś tam oni znaleźli, bo czy we Włoszech, czy w Brukseli byliśmy zameldowani wszyscy na moje dokumenty, także znaczy jako Polka. Nie jako jakoś tam uciekinierka, nie wiadomo skąd, tylko jako Polka. I wtedy właśnie oni te papiery znaleźli i przyszło nam pismo do domu, że ja jako obywatelka Unii Europejskiej muszę podjąć pracę w ciągu 3 miesięcy. Jeżeli nie, to cała rodzina, wszyscy oni po kolei, muszą natychmiast w ciągu 3 miesięcy opuścić Belgię. Nie wiem, czy to transportują, czy deportują, nie mam pojęcia, jak to wtedy wyglądało, ale taki papier przyszedł. I co było? Był szok, no bo co, jak u nich kobiety nie pracują, nie? Cały czas mnie mieli pod kontrolą, jak nie ten, to tamten. A teraz naraz ja mam iść do pracy, no ale dla nich były ważniejsze pieniądze, ważniejsze wszystko to, żeby tam być, żeby ten. I postarał się, żeby tą pracę mi znaleźć. I znalazł pracę w firmie sprzątającej, gdzie wyszłam do ludzi. To był dla mnie po prostu pierwsza iskierka, gdzie byłam sama, gdzie zaczęłam się orientować, że coś jest nie tak, że ludzie jednak żyją normalnie, że jednak można coś z tym wszystkim zrobić. Ale co, w domu przez to, że taka sytuacja zaistniała, że ja poszłam do tej pracy, w domu sytuacja się jeszcze raz tyle pogorszyła. Dzieci to zaczęły się tak znęcać nade mną. I jak mnie uderzył mój właśnie ten drugi syn, ale to wtedy byłby mnie zabił praktycznie, to ja straciłam całkowicie nadzieję. Ja mówię, nie, ja już nie chcę żyć, to nie ma sensu. Po co ja mam żyć? Jak ja przecież żyłam dla tych dzieci. Załamałam się totalnie, kochani, i chciałam popełnić samobójstwo. Chciałam skończyć z moim życiem. Wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że to jest dar od Boga, życie, że ja nie mogę, nie mam prawa do tego. W ogóle mi to przez głowę nie przeszło. Ja po prostu chciałam skończyć z tym życiem. I jechałam, bo jak zaczęłam pracować, to też miałam takiego samochoda, właśnie mi załatwił ojciec moich dzieci, starego takiego trupa, ale był, jeździł i super. I jechałam tym samochodem, kochani, i tak jechała akurat tir i ja chciałam prosto pod ten tir wjechać. Ale w tym momencie jestem pewna, że to była Matka Boża, bo ja zjechałam w rów. Kochani, ja płakałam. To nie był płacz, to był po prostu, była taki okrzyk, taki ostatni okrzyk takiego, no po prostu koniec. I wtedy w sercu, ale to było tak jasne i tak wyraźne, zobaczyłam obraz Matki Bożej, klęczącej pod krzyżem. Jezus Chrystus umierający na krzyżu. Mam nieraz ten obraz.
jak mam ciężkie chwile, jak bardzo tęsknię za moimi dziećmi, to ten obraz mi się znowu pokazuje w moim sercu. Nie wiedziałam do końca, o co tu chodzi, ale przyszło to światełko, przyszła ta nadzieja, przyszła Maryja, która pokazała mi, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Pokazała mi swoją wiarę, pokazała mi swoją ufność, że ona zaufała, pomimo że była pod krzyżem, Jezus umierał. Ona zaufała Bogu, bo wiedziała, że On zmartwychwstanie. I tu mi dała taką nadzieję w sercu, kochani, że zaczęło się wszystko właśnie dziać. Poszłam do tej pracy, poszłam do biura, gdzie pracowałam, poprosiłam ich o to, żeby premię, bo tam się bardzo często, właśnie w Belgii są bardzo dobre warunki pracy, dostawaliśmy premię, jeżeli nie było reklamacji, była dobrze wykonywana praca, to dostawaliśmy premię. Ja poprosiłam te kobiety, żeby tą premię mi dali do ręki. Piąte przez dziesiąte powiedziałam, jaka jest sytuacja, że ja w ogóle nie mam z tych pieniążków, które otrzymuję, kompletnie nic. Dziewczyny się zgodziły i po 2 tygodniach ja za te pieniążki kupiłam sobie telefon. Oczywiście schowany telefon w pracy. Wiedziałam, że moje dzieci, chłopaki przede wszystkim, bo mam córeczkę też, ale moja córeczka, ona nigdy nie miała i myślę, nie wiem jak teraz tam wygląda sytuacja, kobiety nie mają dostępu do internetu w ogóle. Nie powinny mieć w tych takich tradycjonalnych, ja mówię o takich tradycjonalnych, kochani, muzułmaninach. Nie mówię o wszystkich, nie wsadzam wszystkich do jednego worka, ale mówię o takich naprawdę tych, którzy uznają Allaha za swojego Pana. I wiedziałam, że dzieci właśnie chodziły do biblioteki na ten internet, nie? I ja się zwolniłam wcześniej z pracy, bo ja do domu musiałam co do sekundy być. Co do sekundy, nawet jak były korki, kochani, gdybyście widzieli to, co ja wyprawiałam, jak były korki, żeby tylko do tego domu na czas być. To było po prostu coś nie do opisania. Ten stres, ten szok, ten cały czas musiałam lecieć i lecieć. Bo ja, jak nie było, nie byłam w domu, no to ja dostałam za to. I zwolniłam się wcześniej w pracy i poszłam do tej biblioteki i poprosiłam tą panią, upłakana, błagam, pani kochana, ja błagam panią, niech mi pani pomoże odnaleźć moją rodzinę. Ale ona mówi, jak? Coś mówię, no nie wiem jak, ja wiem, że tam jakiś internet, jakiś Facebook jest, bo dzieci moje, chłopaki tam coś cały czas gdzieś na jakimś Facebooku są i tam mają, może by pani przez, ale ma pani konta? Ja mówię, ja nie mam żadnego konta, ja mówię. I tam jej opowiedziałam coś, że chcę po prostu, że rodzina w ogóle nie wie, czy ja żyję przez tyle lat. I kochani, ona poszukała moją siostrę i udało się znaleźć moją siostrę. Ja, wow, to jest moja siostra, ja tylko napisałam to, ja żyję, podaj numer telefonu. Nie było to od razu, trwało to parę dni, zanim siostra odczytała, bo też nie była aktywna na tych Facebookach wtedy, i odczytała i zostawiła numer telefonu. Ten telefon ja kupiłam, jak byłam w pracy, kochani, ja zadzwoniłam do tego domu. To było coś niesamowitego, znaczy to nie było rozmowy. Nie było rozmowy, bo był płacz, był szloch, była rodzina, która cały czas mnie kochała, która cały czas na mnie czekała, gdzie ja myślałam, że ja nie mam nikogo. Ja widziałam tą rodzinę jako patologię, a to była naprawdę moja kochana rodzina. Po tym płaczu, po tym wszystkim, Po paru telefonach udało nam się porozmawiać. Moje siostry już nawrócone zaczęły mi mówić o Jezusie. Zaczęły mi mówić o tym, że można z Bogiem to załatwić. Że można, że Pan Bóg jest ponad to wszystko. Ja mówię, coście wy oszalały, przecież to taka armia, to nie ma szans, no przecież was wszystkich wyzabijają. Przecież on mi cały czas mówił, że przyjedzie do... A on wiedział bardzo dobrze, on wie bardzo dobrze, gdzie ja mieszkam, kochani. I
coraz bardziej mnie namawiały. Modlitwa poszła na całą Polskę albo na pół Polski, ale bardzo dużo wspólnot się modliło, za co chwała Panu, Bóg zapłać. Moja babcia, a wtedy jeszcze żyła, tak samo, msze święte, wszystko, po prostu ta modlitwa szła i szła i szła, żeby to moje serce się otworzyło właśnie na tą ucieczkę. I tak też się stało. W pracy jak byłam, to zaczęłam sobie słuchać na słuchawkach różne konferencje, bo chciałam poznać Jezusa. Różne konferencje na temat Ewangelii. Zaczęłam czytać Pismo Święte, ale jeszcze żyjąc w grzechu. Jeszcze żyjąc, bo nie miałam wtedy jeszcze spowiedzi, kochani. Także to było wszystko takie wymieszane. Nie miałam jasności w sercu, ale Pan Bóg cały czas mówił do mnie. Maryja tak samo. I coraz bardziej otwierało się to serce na tą ucieczkę. Ale ja mówię, Boże, dobra, wszystko. Ja mówię, ale jak ja mogę zostawić? To jest nierealne. Ja nie zostawię moich dzieci. To była wiadoma sprawa, że tych dzieci nie mogę zabrać ze sobą wtedy, w tamtym momencie, bo nie miałam ani pieniędzy, ani możliwości. Jakbym zabrała te dzieci, to bym musiała uciekać na koniec świata, to jest pewne, bo dla nich dzieci to jest góra złota. Nie zapomnę, jak mi powiedział, wolę ich zabić, jak ochrzcić. To są jego słowa. Wolę ich zabić, jak ochrzcić. Bo ja pamiętam, że na początku kiedyś tam wspomniałam. Także taką odpowiedź miałam. I nigdy w życiu by mi tych dzieci nie zostawił. Ale później z czasem mówię, dobra, może jakoś jak przyjadę do tej Polski, ucieknę do tej Polski, tu jakoś się to wszystko ogarnie, może jakoś ze sądem uda mi się odzyskać chociaż trójkę dzieci. I taki plan później w tej mojej głowie był. I przygotowujemy się do ucieczki. Pan Bóg tak pozałatwiał sprawy, że spotkałam właśnie w pracy adwokata, który szukał właśnie pani do sprzątania. To właśnie byłam ja. On mi pozałatwiał papiery, które mi były potrzebne, żeby tam właśnie ten sąd mnie nie ścigał za to, że zostawiłam niepełnoletnie dzieci w domu. Tamte dokumenty wszystkie zostały dane do sądu. Dlaczego ja zostawiam te dzieci, że ja po prostu nie zostawiam, tylko uciekam, bo się wszyscy znęcają nade mną psychicznie i fizycznie i jest zagrożenie mojemu życiu, bo było nieraz takie sytuacje. Także nieraz Matka Boża uratowała mi życie. I on mi to wszystko załatwiał i już praktycznie mówię, dobra Boże, to pojadę do tej Polski i zobaczymy, co dalej. Moje siostry, wszyscy tutaj, mama, cieszyli się i przyszedł właśnie dzień ucieczki, kochani. To był pierwsza próba ucieczki, która się nie udała, bo ja otworzyłam tylko drzwi pokoju dzieci, zobaczyłam i mówię, Panie Jezu, rozpłakałam się, mówię, ja nie mogę. Ja nie dam rady żyć bez moich dzieci. Ja mówię, weź mnie, zabierz, nie wiem, zrób coś, ale ja nie dam rady żyć bez nich. Pojechałam rano normalnie do pracy. Płakałam, przepłakałam cały dzień, zadzwoniłam do siostry, mówię, siostra, nie dam rady, nie mam siły na to, żeby ich zostawić. Modlitwa, 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 koronka do miłosierdzia Bożego. I wtedy znajduję artykuł, modlitwa do świętej Rity od spraw beznadziejnych, nie? Wow, nie znałam jej, nie wiedziałam, kto to w ogóle, dużo świętych nie znałam. I to był dla mnie szok. Zaczęłam błagać tą świętą Ritę, nie znając ją, tylko przeczytałam troszeczkę tam właśnie o jej sytuacji. Tam była właśnie od razu ze spodu ta modlitwa i ja zaczęłam tą modlitwą się modlić. I błagałam święta Rito, matko kochana. Dziękuję. Ty mnie rozumiesz, pomóż mi, bo ona miała podobną sytuację ze swoimi synami. Pomóż mi. Uspokoiłam się, kochani, pojechałam do domu i wiedziałam, że to jest ten moment. Co się stało? Stało się coś takiego, że ja nadal widziałam, że to są moje dzieci, ale te emocje, takie to, że ja bez nich nie mogę żyć, opadły. Opadły całkowicie. Opadły. Nie było tego. Dostałam właśnie taką łaskę obojętności w tamtym momencie, bo to mi było potrzebne, żebym z tego domu uciekła. Schodzę na dół, było to nocą, bo ja właśnie, ich ojciec wtedy nie był w domu, był za granicą, ale oczywiście, żebym ja nie była sama, to był jego brat w domu, właśnie ten, którego bardzo się bałam, który nieraz mi krzywdę zrobił. On akurat mnie pilnował wtedy.
i spał w salonie. Ja schodzę tak po schodach, mieliśmy duży dom, bo oni kasy to mają, także w warunkach takich bardzo dobrych przeważnie mieszkają. Nic im nigdy nie brakuje. Schodzę po tych schodach, zapala się światło w salonie kuchni, bo to szklanne drzwi. Ja mówię, Boże, nie, to chyba nieprawda, to jest niemożliwe. Ja mówię, jak nie dzisiaj, to już chyba nigdy. Wchodzę, bo ja się bałam wyjść, bo mówię, poleci za mną albo coś. Panicznie się bałam tego człowieka. Może jeszcze bardziej niż ojca moich dzieci. Weszłam, mówię, co się stało, czemu nie śpisz? A on mówi, a wiesz, bo ja chory, coś mnie głowa boli, nie wiem, coś się dzieje. Ja mówię, czekaj, dobra, ja ci dam jakąś tabletkę. Wzięłam tabletkę, mu dałam i poszłam, wyszłam znowu, siadłam na schodach dosłownie i powiedziałam tak, takimi prostymi, zwykłymi słowami, kochani, jak małe dziecko, bo ja wtedy, chociaż do dzisiejszego dnia ja z Jezusem tak rozmawiam i z Maryją, jak małe dziecko, prostymi, zwykłymi słowami. Powiedziałam tak, Maryjo, Ty z jednej strony, Jezu, Ty z drugiej strony, bierzcie mnie za ręce. Święty Michale Archaniele, idź i uśpij tego człowieka. Po prostu tak powiedziałam, kochani. Ja nie wiedziałam, że ten człowiek w ciągu sekundy zaśnie. On chrapał. Ja nie wierzyłam w to. Wchodziłam po cichutku, faktycznie śpi. I teraz w nogi, kochani, w nogi. Do tego mojego Peugeotka odpalam, to była zima. Zima, 2015 rok, było minus 10 stopni. Ja na letnich oponach przyjechałam, kochani, do Polski. Z różańcem w ręku, z Maryją i z całym niebem. Ja płakałam, wyłam, po prostu ja byłam w takiej desperacji, w takim szoku, że ja nie wiem, jak ja przejechałam 1400 kilometrów. Mój stan psychiczny, fizyczny, jak to opisała moja matka i mój tato i moje siostry, był beznadziejny. Jak to opisał ksiądz egzorcysta, moje życie wisiało na ostatnim włosku. Także wrak człowieka. Praktycznie wrak. I ja przyjechałam do Polski. Fakt, że się bałam, fakt, że to było wszystko straszne, ale z tym różańcem dałam rady. Modliłam na okrągłość, zdrowaś Mario, bo dokładnie tego różańca nie umiałam odmawiać kolejność modlitw. Najważniejsze, co wam chcę powiedzieć, to moment, kiedy przyjechałam Polskę. Ja dokładnie ten moment, ja to czułam, ja wiedziałam, że ja jestem w Polsce. My naprawdę mamy niesamowite szczęście, nikt sobie nie zdaje z tego sprawy. Nasza ojczyzna jest okryta płaszczem Matki Bożej. Płaszcz, dosłownie. Ja przez ten płaszcz przejechałam. Nie, ja wam tego nie opiszę, bo tego w słownictwie polskim nie ma takich słów, żebym ja wam opisała ten moment, tą chwilę. Bo to była może sekunda. Wszystkie to dziadostwo, te ciężary, ta panika, to wszystko, co było, spadło na ziemię. Spadło. I ja zaczęłam płakać ze szczęścia. To już nie był płacz strachu, lęku, desperacji, czy nie wiadomo czego. Ja płakałam ze szczęścia. Ja wiedziałam, że ja jestem w Polsce i czuję tylko w sercu mocne słowa, że ile razy o nich mówię, to aż mi serce bije, bo one były tak mocne. Teraz jesteś bezpieczna. Teraz jesteś bezpieczna. Teraz jesteś bezpieczna. 3 razy, kochani. Ja wysiadłam ze samochodu, ja płakałam. Był taki bar w pobliżu, ja wleciałam do tego baru jak wariatka i na pewno se pomyśleli, że jakaś psychiczna. To Polska, Polska! Nie wiedzieli, pytali się ludzie co, ale ja już nie byłam w stanie więcej im powiedzieć i tyle. I wtedy dopiero ja się skontaktowałam z moją rodziną, bo ja się też bałam wcześniej, bo tam kiedyś już dawałam świadectwo i ludzie właśnie też dużo, czemu ojciec, czemu brat nie przyjechał, czemu tamten. Nie, moi rodzice dokładnie nie wiedzieli, kiedy ja przyjadę, dokładnie przejadę, o której godzinie wyjechałam. Bo ja się bałam. Ja dopiero jak przejechałam granicę, to ja zadzwoniłam i tato z bratem mogli podjechać, żeby mnie gdzieś w drodze, żebyśmy się spotkali.
To nie było tak szybciutko, że ten stan. Zobaczcie, dopiero po 7 latach dzisiaj mogę dać świadectwo, bo ja się do niedawna bałam panicznie o tym mówić. To potrzeba naprawdę czasu do tego wszystkiego. Trzeba też dorósć do pewnych rzeczy. Dzisiaj wierzę, że nie ma takiej możliwości, nie ma czegoś takiego, żeby ten człowiek mógł mnie jeszcze palcem dotknąć, skrzywdzić. Jeszcze ważnej rzeczy, której wam nie powiedziałam przed ucieczką, ale to jest bardzo ważna rzecz i to mi dodało skrzydeł. To był też taki fundament tego wszystkiego, gdzie nabrałam takiego powera, jak ja to mówię. Była rozmowa na temat właśnie tego, że mam się wyrzec z Jezusa, że to, że tamto, że już nie ma czasu, że sobie żarty robię i w ogóle, że ja sobie nie zdaję sprawy, że On faktycznie może mnie zabić, może mnie na kawałki posiekać i porozrzucać we wszystkie strony i nawet nikt mnie nie odnajdzie, no bo oni takie stosują metody. Czy spalą cię żywcem. A najgorsze, co mi powiedział, że właśnie dzisiaj też to było chyba mówione, że oni wierzą w to, że Jezus był zwykłym człowiekiem. Oni nie wierzą w to, że jest Bogiem, tylko zwykłym człowiekiem, jakimś tam prorokiem. I że on był muzułmaninem, to najgorsze, co mi powiedzieli, że on był muzułmaninem, ale myśmy go na naszą wiarę, jak się to mówi, przekręcili na naszą wiarę, o. I tak mi właśnie mówiono. I już później się zaczął wściekać i mówi, już ten temat nie chcę słyszeć, koniec. Ja po prostu już mam na temat Jezusa, w ogóle przy dzieciach, żeby dzieci moje słyszały, to już na samym początku to już było, ja się nie mogłam żegnać. Ja nie mogłam wspominać nawet o Jezusie. Za to też dostałam wiele razy, oberwałam właśnie za to. Do kościoła nie mogłam wchodzić, absolutnie. I on zaczął się wściekać, to wszystko, i ja mu wtedy powiedziałam tak. Możesz mnie zabić, możesz robić co chcesz, ale pamiętaj, Jezusa nigdy z serca mi nie zabierzesz. I te słowa, kochani, te słowa właśnie, co ja nie zdawałam sobie sprawy, że wtedy to były słowa wyznanie mojej wiary, wiary w Jezusa Chrystusa, uratowały mi też życie. Dodały mi skrzydeł, bo on wierzy w to, że miał manifestację, bo tam wszystko leciało, wszystko. Nie zbliżył się do mnie, kochani. Wył, darł się jak opętany, rzucał czym mógł, ale krzywdy mi palcem mnie nie dotknął. Wyszedł z domu, dopiero po jakimś czasie, po jakimś dniu, jak był spokojny, powiedział mi tak. Byłbym cię zabił, ale tak, jakby mi ktoś ręce i nogi trzymał. Ja od razu widziałam świętego Michała. Od razu wiedziałam, że to był on. Maryja i całe niebo. Kochani, to są jego słowa, to nie są moje słowa. Te słowa dały mi poczucie, że ja nie jestem sama. Wow! Że ja naprawdę mam kogoś, że to nie są postacie gdzieś tam w piśmie, w Ewangelii. Oni naprawdę są niewidoczni, ale oni są cały czas ze mną. Matka Boża, Jezus, aniołowie, wszyscy święci, których znam i których nie znam. To jest coś niesamowitego. I to mi pomogło też przyjechać na pewno do Polski. Modlitwa, wszystko po kolei. I wracam już jak przyjechałam do Polski, jak z czasem jesteśmy? Tak? Jak przyjechałam do Polski, no to najpierw wiadoma sprawa, rodzina, kochani, Boże, radość niesamowita, że przyjechał syn marnotrawny, wrócił do domu, córka, fakt, że przez dłuższy czas nie mogli się na mnie patrzeć, matka bardzo płakała, bo ja byłam w okropnym stanie w ogóle takim fizycznym, ważyłam parę kilo, byłam praktycznie łysa, z wszystkimi tymi dolegliwościami, depresjami, lękami, strachami, miałam 4 kręgi szyjne wbite do środka, ale to chyba od pobić, o ile się nie mylę, no i wiele dużo schoreń, jąkałam się, nie umiałam mówić, nie umiałam konkretnego jakiegoś zdania ułożyć czy czegokolwiek. I co się stało? Od razu, to było od razu, kochani, to parę dni od razu spowiedź generalna.
I to nie pojechałam, to czułam w sercu, że mam jechać do księdza, gdzie mieszka, nie wiem, czy będzie ze 3 kilometry od miejscowości, gdzie mieszkam, no może tak, 3-4, że tam mam pojechać, nie do naszej parafii, gdzie jest zaraz obok parę metrów, tylko tam mam pojechać do tego księdza. I tak też się stało, także tutaj wierzę, że to Matka Boża prowadziła, bo ja osobiście nie byłam w stanie nawet sama sobie doradzić, bo miałam po prostu tak wyprany mózg, wszystko po kolei, no że jeszcze nie wiedziałam dokładnie, o co chodzi. Pojechałam do tego księdza, ksiądz Wojtuś kochany w zeszłym roku zmarł. On praktycznie na mnie czekał. Czekał, bo myśmy przepłakali cały dzień. On płakał, ja płakałam, on dziękował Panu Bogu, ja dziękowałam Panu Bogu. Ja w ogóle nie wiedziałam, jak wygląda spowiedź. Bo ja zapomniałam, jak wygląda spowiedź, a on tam wszystko po kolei, nie? To było coś niesamowitego. I wtedy wiem, że nawet siostry mi powiedziały, że jak wróciłam do domu, że nawet kolor oczu mi się zmienił, nie? Że miałam tak jakby takie, no takie przyciemnione, tak jakby taka mgła była, nie? A po prostu jak przyjechałam, to całkiem inny kolor oczu. I spadło ze mnie nie wiem ile ton, nie wiem kochani. Pierwsze co przestałam się jąkać, to właśnie przy generalnej spowiedzi. Spadło ze mnie wszystkie te kamienie. Fakt, że było jeszcze nieprzebaczenie mojemu ojcu, właśnie, bo ja bardzo, bardzo, bardzo winiłam przez wszystkie te lata mojego ojca za to wszystko. Bo ja sobie wmawiałam, a gdyby tato nie pił, to by było co, ja bym nie musiała uciekać. Ja go winiłam za to wszystko, ja go nienawidziłam. I to jeszcze gdzieś tam było. Ale właśnie w kościółku, na zwykłej mszy w niedzielę, zwykłej. Żadna msza nie jest zwykła. Każda msza jest jakaś wyjątkowa, ale to nie była jakaś msza o modlitwa, o uzdrowienie, czy co. Normalna msza, niedzielna msza. Ja tam właśnie dostałam tą łaskę przebaczenia mojemu ojcu. To było coś niesamowitego. To tak jakby mi coś zostało zabrane, ta pustka, i w to miejsce została wlana niesamowita miłość. Kochani, ja z tego kościoła leciałam do domu. Leciałam, ale to tak leciałam, że myślałam, że nogi potracę. Mój tata siedział w salonie. Ja przyleciałam, ja go przytuliłam i ja pierwszy raz w życiu ja powiedziałam, tato, ja cię kocham. Mój tato zdębiał, bo on też praktycznie nigdy w życiu nie doświadczył miłości. Ja nigdy nie starałam się wejść w buty mojego ojca. Dlaczego mój tato taki jest? Nigdy. Dopiero później. Mój tato nie umiał, nie potrafił okazywać miłości, ale on tą miłość w sercu ma. I jak ja właśnie tutaj przyleciałam, on był tak szczęśliwy, myśmy się obydwaj popłakali. I od tego czasu, w ogóle mój tato przestał pić, także jest taki gościu naprawdę super, bardzo go kocham. Jutro będzie miał operację, także proszę o modlitwę za niego. Największy błąd właśnie to był ten, nie że to była wina ojca, ale to, że ja zrezygnowałam z Pana Boga. To był największy błąd. Także kochani, nigdy nie rezygnujcie z Pana Boga. Choćby co się stało, choćby, nie wiem, ciemno było dookoła was, choćby się wszystko waliło do góry nogami, choćbyście upadali co minutę, kochani, co minutę. Lećcie do spowiedzi, bo nie lecicie do księdza, jak to dzisiaj było mówione. Idziecie do Jezusa. Tam na was czeka Jezus. Ja teraz faktycznie, jak idę do spowiedzi, to ja nie nastawiam się, że idę do księdza i jak ja mu powiem, co ja mu powiem, tylko wstaję, muszę iść do Jezusa. I jak się witam w spowiedniku, to szczęść Boże mówię, ale mówię, witam Cię Jezu. I odnoszę się do Jezusa. Nie proszę księdza, ale mówię, Jezu, to jest coś pięknego. I nie wstydzę się iść nawet, jakbym miała iść każdy dzień. Jakbym czuła taką potrzebę w sercu, ja bym poszła każdy dzień. Bo co ksiądz se pomyśli, bo co tamto, bo ja taki, bo ja siaki, bo ja owaki, bo Jezus mnie już nie kocha. Nieprawda. To my właśnie się przez to, że tak myślimy, my się odsuwamy od Jezusa. Odrzucamy Go.
I kochani, idąc dalej, żebyście się dowiedzieli, dlaczego właśnie nie mam kontaktu z tymi dziećmi tyle czasu, bo ja tam myślałam, że tą trójkę jakoś odzyskam, ale niestety, znaczy niestety, dzisiaj wiem, że tak ma być. Taka jest wola Boża i jest to dla dobra jak mojego, mojej rodziny, tak i dla dobra dzieci. Bo później, jak byłam u księdza Wojtusia, to pojechaliśmy razem z księdzem do księdza Piotra, egzorcysty. Bo ksiądz Wojtek mówi, że jest taka potrzeba i taka potrzeba była, bo zostałam bardzo mocno, silnie zniewolona przez tych ludzi, przez wszystkie te klątwy, które rzucali na mnie, przez wszystkie te dziadostwa, magię, którą używali. Oni bardzo dużo przekleństw używają magii. Ja osobiście to słyszałam, bo nieraz wstałam na przykład w nocy, a jego matka odprawiała różne właśnie takie rytuały, bo u nich właśnie matka ma jakąś tam moc, nie wiem, jeżeli tam przed świtem wstanie i tą siatkę z głowy zdejmie i różne tam przekleństwa wypowiada, to jakiś do tego diabła, to Allaha, ma to właśnie jakiś wielką moc właśnie na to, co ona tam wypowiada. I faktycznie dużo razy tego doświadczyłam. Doświadczyłam też tego na własnej skórze, bo przecież jak to jest możliwe, że została wymazana całe moje dzieciństwo? Że ja nic nie pamiętałam, kochani. Dopiero jak wróciłam do Polski, czuję w sercu, mamo, ja dzisiaj muszę, bo chodziłam często do kościółka, tylko zawsze z kimś, bo się bali o mnie, rodzina. Ja mówię, ja muszę iść dzisiaj do kościoła. Mama mówi, ale dzisiaj środa, mówiła, a ja nie dam rady, a Weroniki nie ma tego. Ja mówię, mamo, ja dzisiaj muszę iść do kościoła. Mama mówi, no to dobra. I to mówi, to idź naokoło. I ja nie poszłam główną drogą. Tylko poszłam naokoło, poszłam do tego kościołka, taka zadowolona, powiem wam, siadam do tej ławeczki, nie? I co? I zobaczyłam, ja się tak popłakałam, ja przepłakałam całą mszę świętą. Idą dzieci Maryi ze sztandarami. To był dzień przysięgi dzieci Maryi. Tu Maryja mi właśnie przypomniała, pokazała, że ja jestem dzieckiem Maryi. Cała ta sytuacja, to wszystko na nowo wyświetliła, jak film. I dopiero wtedy ja sobie przypomniałam, przecież ja jestem dzieckiem Maryi. Faktycznie. I powolutku do dzisiejszego dnia bardzo dużo rzeczy mi się przypomniało, także pamięć wróciła. Pojechaliśmy do tego egzorcysty, to też było niesamowite. Także to był egzorcysta od Pana Boga, od Maryi, przygotowany, który czekał, bo on znał historię, mentalność muzułmańską lepiej niż ja. Lepiej niż ja, kochani. Ja nie musiałam tam tłumaczyć się nie wiadomo co, bo on praktycznie wszystko wiedział. On tylko zadzwonił, jak mnie zobaczył, to. Zadzwonił, przyjechało 10-15 osób, które właśnie zaczęły modlić. Zeszliśmy do kaplicy na dół. Te osoby zaczęły się modlić o ochronę. O ochronę dla nas. I kiedy ksiądz naznaczył mnie krzyżem, ja padłam na ziemię jak placek, ale byłam świadoma całkowicie. Wiedziałam, co się dzieje, słyszałam, tylko byłam bezwładna. Nie mogłam ani rękami, ani nogami w ogóle ruszyć. I ksiądz zaczął odcinać ode mnie wszystko, od mojego poczęcia, kochani. To nie było, że od tamtąd, od mojego poczęcia. Wszystko po kolei zaczął odcinać, bo tam w moim życiu też był jakiś bioprądzista, później te heavy metal dziewczyny, co też przez nich tam się wdałam właśnie w te wszystkie rzeczy, w grzech nieczystości. Zaczęłam słuchać rockowych muzyk, takich, ale naprawdę rockowych, bo jest rockowa dobra muzyka, ale tu była naprawdę taka heavy. Na cześć wiadomo komu. I to wszystko ksiądz zaczął odcinać, to co oni. I w pewnym momencie ksiądz miał obraz, że mam związane ręce i nogi łańcuchami. I powiedział tak, w imię Jezusa Chrystusa nakazuję, aby te łańcuchy zostały zerwane teraz. I powiem wam tak, jakby faktycznie łańcuchy ktoś rzucił na ziemię, o ziemię. Taki był, tak ja to tak odebrałam. I ja myślałam, że ja umieram.
bo ja czułam tak silny ból, kochani, w klatce piersiowej. Nieraz to czułam, bo jak on mnie uderzył na przykład albo coś się stało, to właśnie to był podobny ból. To było brak oddechu i ściskało mi klatkę piersiową, ściskało i myślałam, że no po prostu umieram. Ja chciałam wzywać pomocy, że się duszę, że coś się dzieje, ale nie byłam w stanie nic zrobić. Tylko jeszcze pamiętam to, że ksiądz Piotr zrobił mi krzyż na czole i powiedział: córko, teraz jesteś wolna. Ja, kochani, złapałam taki oddech, jakiego w życiu przedtem nigdy nie złapałam. To było aż po prostu tak jak z wody, jakbym siedziała pod wodą pół godziny i wypłynęła do góry. To był oddech, ja to nazywam nowego życia. Oddech nowego życia. Wtedy zostało mi oddane to wszystko, co oni zniszczyli, co oni zabrali. Ale jak już wstałam, ksiądz powiedział tak: wszystko jest okej. I wtedy jestem pewna, że to był Jezus. Na 100% to był Jezus. Posłużył się kapłanem, bo by nie mówił takich słów. Słowa, które są wyryte w moim sercu, słowa, dzięki którym żyję, które mnie prowadzą, które mi dają nadzieję. I nigdy nie miałam wątpliwości co do tego, że może inaczej, może tu, może tam, nie ma czegoś takiego. Córko moja, to są moje dzieci, zaufaj mi, a ja się nimi zajmę, aby uratować ich i twoje życie. Ale musisz całkowicie zerwać z nimi kontakt. Kochani, to był dla mnie szok. Jak to moje, nie moje, jak w ogóle, jak zerwać? Nie, mówię, Panie Boże, o co tu chodzi? Później z księdzem Piotrem na ten temat rozmawiali, on mi to tłumaczył. Dokładnie dzisiaj, po tylu latach, jeszcze bardziej zrozumiałam, co Jezus miał na myśli. Bo były takie chwile, kochani, gdzie ja chciałam ten kontakt mieć. Gdzie oni próbowali, bo oni tutaj byli, oni jeździli przez prawie 3 lata jeździli. Ja się ukrywałam, kochani. Ja się ukrywałam przez prawie 3 lata. Byłam zawsze spakowana, gotowa do ucieczki. Ja po prostu nie mogłam do końca pojąć tego, ale teraz wiem, że Pan Bóg wie najlepiej, co jest dobre dla nas, nie my. Pan Bóg wie, że dopóki te dzieci nie będą miały miłości Bożej w sercu, dopóki te dzieci nie zaczną mnie szanować jako matki, one są dla mnie zagrożeniem. Bo w ich mentalności ja jestem teraz wrogiem, który zhańbił imię całej rodziny. Także jeżeli dostają rozkaz z góry, mój syn mnie zabije bez żadnej, z zimną krwią. Z zimną krwią to zrobi. Jedynie, jeżeli te dzieci przylgną do Boga, dostaną tą łaskę nawrócenia, to wtedy jestem bezpieczna. One są bezpieczne i my się spotkamy. Nie wiem, czy to będzie jeszcze tu na ziemi. Fajnie by było, ale wiem na 100%, że spotkamy się w niebie. Wiem, bo Pan Jezus mi tak powiedział, nie? Ja Mu zaufałam. Ja dotrzymałam słowa, praktycznie tyle razy próbowali różne, gdybyście wiedzieli, kochani, nie ma czasu na to, ale opowiem wam tylko jeden. Manipulacja. Mój syn w ciężkim stanie w szpitalu, akurat ten, o którym mówiłam, że wierzę, że to będzie pierwszy syn, z którym się spotkam w niebie. W wypadku samochodowym praktycznie u końca życia, niby przeze mnie, przez to, że ja zostawiłam, że on z rozpaczy rzucił się pod samochód i to był zrobiony fotomontaż, zdjęcie wysłane do mojej siostrzenicy, bo gdzieś ją tam znaleźli na Facebooku i jej to wysłali. Później różne przeróżne próby. Odzyskania kontaktu ze mną.
Fakt dobrze, że mieliśmy namiary też do tego adwokata właśnie stamtąd, przedzwonili. Adwokat mówił, że to jest nieprawda, to jest kłamstwo. Dzieci są zdrowe, że u niego też, że mu groził, że to, że tamto, bo on chciał tylko ze mną kontakt mieć, nic więcej. I jeden raz, to w ogóle przejechaliśmy tak koło siebie. Praktycznie, kochani, to było niemożliwe, że on mnie nie widział. Ja mówię, Matko Boża, Przenajświętsza, Twój płaszcz, Święty Michale, Twoje skrzydła, ratuj. Panika, panika. Dzisiaj tej paniki nie ma, ale wtedy jeszcze była. Była ta panika, kochani. Że się w tym momencie, w tej chwili przeraziłam. I on przejechał, on mnie nie widział. Fakt, że później pani Ewa Storożyńska, której jestem teraz asystentką, która napisała Cud nad Wisłą, możeście słyszeli, też mi potwierdziła to, jak kiedyś właśnie przewożono obraz Matki Bożej. To było bardzo, bardzo, dokładnie wam nie powiem, bardzo, bardzo dawno temu i wtedy też to było zabronione i na granicy przeszukiwali samochód i chcieli, żeby ten obraz zabrali. Ale właśnie ci, co wieźli ten obraz Matki Bożej, zaczęli modlić się i pod ten płaszcz schowali ten obraz. Ci ludzie weszli, przeszukali cały samochód, tego obrazu nie znaleźli. Bo on był pod płaszczem Maryi. Także ja wierzę, że nawet teraz, tutaj, jestem pod płaszczem Maryi. I dzisiaj mam odwagę mówić właśnie o tym głośno. Bo ten płaszcz Maryi jest ponad to wszystko. On nas chroni naprawdę, każdego z was, całą naszą ojczyznę. I właśnie teraz chciałam na koniec wam powiedzieć, kochani, że praktycznie wszystko zawdzięczam Maryi. Postawiłam wszystko na nią, tak jak mówił błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński. Chcę jej służyć wiernie. Chcę, aby była znana i kochana. Dzięki niej poznałam Jezusa. Wow! Dzięki niej poznałam prawdziwego Jezusa, kochani. Jego miłość. Po prostu ja bym tego nie ogarnęła sama. A ona mnie uczy tego. Uczy mnie miłości do Jezusa, uczy mnie miłości do bliźnich, uczy mnie cierpliwości, uczy mnie po prostu wszystkiego. To jest moja nauczycielka, moja przyjaciółka, moja koleżanka, kochani. Nawet pomoc kuchenna, bo nawet gotuję z Maryją. Ile razy mówię, Maryjo, to jak tej soli, czy pieprzu więcej, czy co? Po prostu jest cały czas ze mną, naprawdę, kochani. Także warto zaprzyjaźnić się z Maryją, mieć ją cały czas przy sobie i żyć razem z nią, przez jej serce. Przez jej serce. Ja wszystko oddaję przez jej serce, przez jej ręce. Bo ja jako osoba zwykła, prosta, grzeszna, nie jestem w stanie tego tak ofiarować Panu Jezusowi, jak ona to ofiaruje. Należę właśnie do wspólnoty żołnierzy Chrystusa, z czego jestem bardzo dumna, bo praktycznie jak poznałam wspólnotę, to ja wiedziałam, że to jest moje miejsce, bo ja jestem żołnierzem od małego, od samego początku. Walczę o przetrwanie, walczę o moją duszę, także to tutaj mam w sercu. Później druga sprawa, jestem patriotką, kocham bardzo naszą ojczyznę, też w różnych takich inicjatywach bierzemy udział. Bardzo ważne właśnie dla nas jest to, dlatego ja się tak cieszę, że wy tu jesteście, bo też walczymy o to, żeby to pokolenie młode, żeby nie zapomniało o Panu Bogu, nie zapomniało o historii, nie zapomniało kim oni są, dlaczego komu zawdzięczamy właśnie naszą niepodległość, żeby to wszystko jeszcze gdzieś tam w tych sercach naszych było, kochani. Także ja się bardzo z tego powodu cieszę, że właśnie w tej wspólnocie jestem, gdzie są takie, a nie inne wartości, Bóg, honor i ojczyzna i przede wszystkim wielka miłość, niesamowita miłość do Maryi i przez Maryję do Jezusa, bo ona nas cały czas prowadzi do Jezusa. Maryja nigdy nam nie zasłoni Jezusa. Nigdy, przenigdy. Nawet jeżeli będziemy mówili o Maryi dzień i noc, cały czas, ona nigdy nam nie zasłoni Jezusa, bo ona jest zawsze przed Jezusem. Przed. Kochani, ja na tym kończę. Jeżeli macie jakieś pytania, to może
Na chwałę Bożą i Maryi, kochani. Aby Maria była bardziej znana i kochana. Amen.